Свят мне не дает дух, он есть отдыхом нашей души, нам заставит. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Iesus Christus. Weźmy na to rąk nasz modlitewnik, niech stąpi duch Twój z dzisiaj strona 316. Uwielbiam Cię, błogosławiam Cię, Swym duchem ogarnij mnie. Uwielbiam Cię, chcę widzieć Twoją świętą twarz i miłość Twoją wtopić się. Udajemy się w kolejne nasze kazanie związane z orędziami świętego Pawła Apostoła z naszej broszury świeżej. Kontemplacja Ducha Świętego w listach świętego Pawła. Stoimy z listu do Rzymian. Bo Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale sprawa to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi. Starajmy się więc o to, co służy w sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu. Usiądźmy. Izrael pełen był sporu, pisze święty wyjaśnia Paweł, o rzeczy, które nie miały znaczenia dla sprawy Bożej. Kopry, dziesięciny, raka, nie musi o mamę dbać, wypowiedź i tak dalej. Później już forma całkowicie przerosła treść z ofiary. Stała się uczta również u Żydów. I w tym zaćmieniu nie byli w stanie uświadomić sobie, że Zbawiciel jest na ziemi. Ten sposób myślenia udzielił się również młodemu Kościołowi, w którym wzrastały spory i podziały dotyczące rzeczy drugorzędnych, a nie kluczowych. Największe kłamstwo, przypominam, współczesnych herezji, że musimy wrócić do pierwotnego Kościoła, bo on był czysty. On był wolny. Nieraz wam to pokazywałem na podstawie listów świętego Pawła czy Piotra. Wiecie, tam się równo napięcie rosło. Dlatego święty Paweł mówi również w młodym kościele. Wzrastały spory i podziały dotyczące rzeczy drugorzędnych, a nie kluczowych. To ważne, czy tyś Pawła, czy Jana, czy Apolosa. Ten sam chrzest. Wszyscy głosimy tę sprawę. I tak kłócono się już w pierwszym rodzącym kościele. Święty Paweł wyjaśnia. O rodzaje pokarmów. Żydzi chcieli, żeby nie jedzono mięsa z krwią. Doszło do kompromisu na Soborze Jerozolimskim, żeby nie jeść tego, co uduszone. O obrzędy. O stroje. O zwyczaje. Zapominając zwyczajnie o tym, że istotą Królestwa Bożego jest pokój. Zdrówko.
Jeśli sprawa podziału jest ważna, Bóg sam pospieszy z pomocą. Na polu intronizacyjnym przeżyliśmy te różne dramaty podziałów, aż w końcu Pan Bóg wkroczył. Powyciszał po usługach. Jeśli jednak jest rola poglądów i podobań, to podział wynikający, to jest to podział wynikający ze złego ducha. To coś takiego, jak problem dziś noszenia chustek u kobiet. Pan Jezus precyzyjnie w naszych orędziach wyjaśnia, tego się już nie da praktykować. Zaś co noszą, czasami są bardzo agresywne na to, co nie mają. To nie jest istota wiary. I z powodu chustki na głowie jest podział, to znaczy, że robi to diabeł, nie Bóg. Trzeba to głośno nazwać i zakończyć konflikt, bo w ten sposób, że Duch usiłuje rozbić wspólnotę wierzących, których połączył Chrystus. Przede wszystkim bowiem łączy nas Chrystus w swoim mistycznym ciele. Chrystus udziela nam pokoju w Duchu Świętym. Będąc więc tak obdarowani, powinni posiewać to, co zasiewa w nas Duch Święty, a więc sprawiedliwość, pokój i radość. Jeśli ktoś dąży do waśni i ceni sobie swoje zdanie więcej niż dary Ducha Świętego, to znaczy, że nie ma w nim ducha pokoju i dlatego nie dąży do pokoju, ani go nie buduje. Obecność Ducha Świętego przynosi radość i pokój wierzącym, jednoczy ich. Tymczasem duch zły jest zaprzeczeniem tych wartości, wprowadzając ją obecnością niesprawiedliwość, niepokój i przygnębienie spowodowane żalem. Był taki moment w naszych szeregach, że ktoś puścił hasło nic o nas bez nas. Tłumaczyłem spokojnie, jeśli nas nie chcą, nie zapraszają, to znaczy, że Bóg ma swój cel. Dzięki temu możemy mówić, możemy dalej walczyć o intronizację. Gdyby nas powołali, pewnie człowiek by się wycofał, bo to dokąd idzie, mielibyśmy usta zamknięte, tak jesteśmy wolni. Przypominam, trzech naszych nie złożyło podpisu pod tak zwaną umową intronizacyjną. Zachowali twarz. Bo byli tam nasi ukryci, wykonali swoją misję. Przecież tak nie wyłapią, czyj który jest. Niebo jest doskonałym pokojem, pełnią sprawiedliwości i niezmąconą radością. Królestwo Boże przynosi więc z nieba ten pokój, sprawiedliwość i radość.
Dlatego wiele czasu potrzebował Pan Jezus, aby na tej drodze nas powołał, żeby mimo tylu pocisków zachować pokój, sprawiedliwość, radość, do końca bronić kapłana, bronić Kościół, nie powtarzać złych rzeczy, nie przekazywać tego jak paplanie paków, papug. Kiedy widzisz grzech, zło, pomóc się ofiar, złóż ofiarę, pokutę. Duch Święty przyjdzie i będzie mówił w naszych orędziach o pokoju, sprawiedliwości, radości, bo są to owoce Ducha Świętego. Są one owocami Ducha Świętego, który rodzi owoce swojej obecności w Kościele. Dlatego ciągle przypominam. Mamy precyzyjnie nakreśloną drogę przez niebo. Co robić, dzieci? Idź do zakonu, bądź żertwą ofiarną. Wykonaj to, co ci powtarzam, co mówi Bóg w naszym życiu formacyjnym. O nic się więcej nie martw. Duch Święty będzie w tobie rodził owoce. Macie być ludźmi wielkiej nadziei, choć znacie nakreśloną przede mnie rzeczywistość. Tylko po ludzku beznadzieja. Bóg jest nadzieją. Skoro powiedział, że będzie intronizacja, to będzie. Skoro mi obiecał, że ujrzę odrodzony Kościół, to nasze ujrzę. Nie powiedział Bóg kiedy, ani nie powiedział jaka cena. Nadmiń go delikatnie, za te łaski trzeba zapłacić konkretnie. Teraz jest piękna definicja ludzi Ducha Bożego. I to sobie zapamiętać, jak to chyba mówiłem o kazaniu. Na kazaniu. Ludzie Bożego Ducha szukają raczej Boga niż słabości i błędów ludzkich. Błędów bliźnich. Dopóki z tego punktu nie wyjdziecie, nie ma szans, abyście byli ludźmi Bożego Ducha. Jesteście ludźmi złego ducha. Bo pomyślcie, jeśli Pan Jezus chciał wygrać z faryzeuszami, to by wyrzucił całe błoto na nich. Był taki moment u Marii Waltorty, jeden z faryzeuszy, jeden z synów faryzeuszy zamordował służebnicę, która pracowała u niego, zgwałcił ją. Cała Jerozolima pyszczała w Pan Jezus, aż wrzeszczał na apostołów. To nie taka droga. Co chcecie? Żebym to wszystko wyciągnął faryzeuszy, uciekną z pola i nie osiągnął nic. Ja ich chcę zbawić. Powtarzam jeszcze raz to bardzo konkretne zdanie. Ludzie Bożego Ducha szukają raczej Boga niż słabości i błędów ludzkich. Tu sobie zróbmy rachunek sumienia. Ile razy jestem przekazicielem, fascynatą wydarzeń. Chcę przed kimś błysnąć. Pamiętaj, jest to w sekrecie, zachowaj to dla siebie. To jest studnia bez dna, która jest powtarzana w wymiarze do kwadratu dla wszystkich kolejnych chętnych, które się tylko spotka. Ludzie Ducha Bożego raczej szukają Boga niż słabości i błędów bliźnich. Dlatego w większości nasze dziennikarstwo jest służbą. Diabłu
cenzuru. Fascynujecie się takim dziennikarzem, takim wydarzeniem, dziennikarz policyjny, jakaś tam pod iskierką, pod napięciem. Dzieci, żyć na czymś kale bardzo prosto. A co ty? Jesteś czysta? Czy ty jesteś czysty? O Bogu nam nie wolno mówić, natomiast o słabościach jeden i drugi. Duch Święty rozlewa w duszy wybranej swoje dary tak obficie, że nie dąży ona nigdy do realizowania siebie i udowadniania swojej racji, ale raczej wskazuje na Boga jako na rozjemcę. Kolejny bardzo ważny wymiar. Tu rozumiemy, cokolwiek na ciebie przyjdzie, pamiętaj, przyszło z Boga. To nie przypadek czy szczęście. To Boże prowadzenie. Modlitwa do Ducha Świętego zawsze pomaga zażegnać wszelkie spory. Zobaczcie, moi kochani, jak nam wybito przestrzeń Ducha Świętego. Gdy już nasze państwo się oczyści, to 100% w naszych sądach przed rozprawą najpierw będą modlitwy do Ducha Świętego. O to będę walczył. Duch Święty jest bowiem duchem pokoju i przynosi pokój między zwaśnionych. Sądząc po ilości waszych sporów, możecie sami orzec, na ile wasza wspólnota realizuje w swoich członkach Królestwo Boże. Jestem rekordzistą, jeśli chodzi o sądy, ale to nie są spory. Jest kwestia zrozumienia, czy to jest małe budownictwo, czy nie małe. W większości spraw wszystko jest małe budownictwo. Mam już dokumenty z wielu innych spraw, gdzie uznano to za tego typu wydarzenia jako małe budownictwo. W przypadku naszego powiatu nie do przeskoczenia. Niech Duch Święty da wam jeszcze rozeznanie o sprawach Królestwa, abyście nie tracili czasu na nieistotne kwestie. Tu pięknie Paweł Święty się modli za nas. Ciągle z wami, teraz się zmagałem, mówię, dajcie spokój. Któryś jakaś święcie imię, czy łaski, dzieci to na obecnym etapie to jest tak kompletnie nam niepotrzebne, by się tym zajmować. A niektórzy mają to jak hasełko na zawołanie się. Tylko pojawi, mam pytanie. I 184 pani słyszysz to samo. My tu walczymy o Królestwo Boże. Walczymy o Kościół, który kochamy i który będziemy kochać. Choć jeszcze nie wiemy, ile nam przyjdzie zapłacić za tę miłość Kościoła. W jednym z orędzi powiedział, wiem, jak go kochasz. Nikt go tak nie kocha w Polsce. Kościoła świętego, jak obecny tu kapłan. Pomyśl, to jest to twoje cierpienie z moim. Jak twoja wiedza jest taka na ten temat, a moja. Dlatego wołajmy Ducha Świętego, by był. Duch Święty, niebiosa wciągnęły nas w spór o prawdę Kościoła. Nikt nie chce z nami polemizować, ani na piśmie żadnego zarzutu wystawić. Więc prosimy cię, stań pośród nas
i pokaż błądzącemu Kościołowi światło prawdy. Amen. Bóg zabrać.